Bardzo starannie jest dobrana ta dziesiątka. No moje wyczucie najlepszych, ale to można było wybierać z dużej ilości filmów, dlatego że ten okres nowofalowy, okres francuskiej nowej fali, druga połowa lat 50., pierwsza lat 60., to jest okres z wielu powodów, dla których dużo, o których dużo by tu trzeba było mówić, taki dobry okres dla krótkich filmów, dla krótkich fabuł, które stawały się potem zaczątkiem pełnych metraży i już dojrzałej twórczości ich autorów. Tu kierowałem się jakością, no, więc z jednej strony jest tu film twórcy tak dojrzałego jak Eric Rohmer, a z drugiej strony zupełny debiut, pierwszy w ogóle film, jaki zrobił Pierre Tex, odnowiciel komedii filmowej. Więc ten wybór spośród dziesiątki jest tu przypadkowy, że akurat tych pięć, ale on jest bardzo staranny, jeśli chodzi w ogóle o to środowisko nowej fali. I tak, mamy tu po pierwsze dwóch spośród takiej żelaznej, podstawowej piątki nowofalowców z kręgu Cahiers du Cinéma, czyli tych właściwych nowofalowców, tych, którzy wymyślili najpierw ten prąd jako krytycy, pisząc bardzo aktywnie w wielu różnych czasopismach filmowych ówczesnych. I to są tutaj Godard i Rohmer. To są reprezentanci tego skrzydła krytyczno-filmowego, tej nowej fali właściwej. Film Godarda, Charlotte i jej kochanek, to jest taka typowa, bardzo godardowska, nonszalancka etiuda, ale wyraźnie zapowiadająca już poetykę jego za rok zrobionego debiutu Do utraty tchu i pierwszy jego kontakt z Jean-Paulem Belmondo, który za chwilę zagra w Do utraty tchu główną rolę. A po drugie jest tu film Piekareczka z Monceau, właśnie Erika Rohmera, o którym mówiłem, że jest najstarszy w tym gronie, który to film zaczyna taki jego cykl sześć opowieści moralnych, cztery końcowe części tych sześciu opowieści moralnych, wśród których są filmy tak słynne jak Moja noc u Maud i Kolekcjonerka, to już są filmy krótkometrażowe, które przyniosły mu sławę, a tutaj jest jakby taka 20-minutowa przymiarka do tej typowej jego autorskiej fabuły. On właściwie zawsze, to jest tak zwany autor jednego filmu. Na koniec są dwa filmy przyjaciół zresztą, niedawno zmarłych, jeden po drugim. Najpierw Chris Marker, Taras, taki science fiction, niesłychany, niesłychanie oryginalny. I potem Noc i mgła, Alaina René. Czyli to są twórcy z tak zwanej Rive Gauche, tacy lewicowi intelektualiści, którzy nie byli kinofilami specjalnie. No, René był akurat, ale którzy nie uprawiali krytyki filmowej, którzy mogli robić różne rzeczy, być eseistami, pisarzami, a którzy zostali filmowcami. Właściwie Marker był takim do końca życia eksperymentatorem, dokumentalistą, nie zrobił nigdy takiego pełnometrażowego filmu fabularnego. No ale René, wiadomo, jeden z największych mistrzów kina światowego. I ten film Noc i mgła to jest, trudno użyć słowa ozdoba, bo to nie jest ozdoba, to jest film bardzo ponury i wstrząsający. No ale to jest w ogóle jeden z najważniejszych filmów w historii kina, w każdym razie najważniejszy o hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Nakręcony zresztą w znacznym stopniu w Polsce, w Oświęcimiu, na terenie obozu w Auschwitz. To musi być na koniec, bo to robi wrażenie i to musi być takie 5-10 minut spokoju po tym filmie. Nie można sobie wyobrazić, że na przykład lekka komedia będzie po nim oglądana. Natomiast lekka komedia rzeczywiście fantastyczna jest w środku. To jest film Pierre'a Etexa, twórcy osobnego, który był typowany przez całe lata 60. No i właściwie był takim na następcę Tatiego, takiego właściwie ostatni wielki twórca burleski filmowej, takiej klasycznej burleski, bo pierwsze jego filmy są filmami niemymi, tak jak ten zresztą. To jest pierwsze jego podejście. No on już ma 33 lata tutaj. Z 61 roku film Zerwanie, 10-minutowy, niesłychanie zabawny, cały oparty na serii gagów, właściwie jedno zdarzenie 10-minutowe z życia bohatera. On sam gra, bo on jest komikiem, scenariusz, reżyseria
i główna rola. Tak się rzeczy mają.